Witam Was wszystkich serdecznie. W ostatnim odcinku mówiliśmy trochę o gitarach elektrycznych firmy Jolana, więc trudno by było nie wspomnieć o naszej rodzimej produkcji, czyli o gitarach firmy Defil. Zapraszam. Zacznijmy od historii, która nie jest zbyt bogata. Ale trochę trzeba nakreślić w tym temacie. Dolnośląska fabryka instrumentów lutniczych DEFIL w Lubinie powstała w roku 1947 na terenach przedwojennej niemieckiej fabryki Langera. I Gadenbusza, produkujących klawiatury i mechanizmy do fortepianów i pianin. Fabryka zachowała profil produkcji i podobnie zaczęto produkować mechanizmy pianinowe i fortepianowe, ale stopniowo rozszerzając produkcję o mandoliny, gitary i skrzypce. Mechanikę do pianin lubińska fabryka wysyłała do zakładów w Legnicy i Kaliszu, które to pianina produkowane były pod nazwami Kalisja i Legnica. Instrumenty te posiadają w swym wnętrzu mechanizmy z fabryki w Lubinie. Początkowa nazwa to fabryka instrumentów lotniczych Lubin Legnicki, ale od początku lat, i tutaj różne źródła różnie podają, jedni podają, że to już było na początku lat 50., inne źródła podają, że to był przełom 50. i 60. lat, niemniej jednak potem powstała nazwa Defil. Czyli skrót od pierwszych liter Dolnośląska Fabryka Instrumentów Lutniczych. Nazwą tą opatrywano instrumenty tam produkowane. W latach 1963 i 1966 produkowano nawet całe pianina pod własną marką Lubin. Wyprodukowano 1017 instrumentów. Produkcja instrumentów w Dolnośląskiej Fabryce trwała do 2001 roku, a ostatecznie zamknięto fabrykę w 2005 roku. Budynek został zamieniony w magazyn do wynajęcia, ale obecnie niszczeje. Warto też nadmienić, że w 2016 roku w Warszawie powstało Muzeum Defila, założone przez basistę zespołu Papa Gitary produkowane w Lubinie w czasach PRL-u były eksportowane do krajów bloku wschodniego, a w bardzo dużych ilościach na Kubę. Na gitarach Defil wielu polskich muzyków zaczynało grę na instrumencie, które ówcześnie były jedyną alternatywą dla trudno dostępnych czechosłowackich gitar firmy Jolana. Jak widać, historia fabryki... Defil, która produkowała instrumenty w Polsce, nie jest zbyt długa i barwna. To kolejny zakład w państwach socjalistycznych, który seryjnie produkował instrumenty. Dzisiaj tutaj trochę nazbierałem różnych modeli instrumentów, chociaż nie są to wszystkie, które były wyprodukowane w Defilu. Goszczę tutaj znowu dzisiaj dwóch kolegów. Którzy opowiedzą o tych wszystkich instrumentach. Mam tu dzisiaj dwóch gości, moich kolegów, Jurka i Artura, którzy między innymi przynieśli właśnie tutaj swoje gitary. Chociaż zdecydowana większa część kolekcji tych gitar, jest własnością Artura, ale Jurek też tutaj przyniósł dwie gitary firmy Defil. No zgadza się, z tym, że połowicznie to jest rzeczywiście Defil. To jest gitara średnia HS1, którą dostałem od rodziców jako pierwszą gitarę w 1971 roku. I to widać, że tutaj nie było żartów. Z nią. Czyli rozumiem, że od tej gitary zacząłem? No, od tej gitary zacząłem wszystko. Tutaj jeszcze był binding, ale odpadł, nie no, widać w jakim ona jest w stanie. I to jest faktycznie Defil. I to jest moja pierwsza gitara, którą kupiłem. Natomiast to, to jest moja ostatnia gitara, którą kupiłem. Kupiłem ją może miesiąc temu. Pojechałem na rezonans magnetyczny, a wróciłem z gitarą. I gitara jeszcze jest wyprodukowana też w Lubinie, Legnickim, tam gdzie później był Defil, ale to jeszcze się nie nazywało Defil. To był y, Lubin Legnicki. Fabryka instrumentów lotniczych, dawna fabryka części do fortepianów. Ludzie po prostu, yy, y, którzy później pracowali w, yy, w defilu, robili takie gitary, podobno dla bardzo bogatych ludzi. Tak, tak słyszałem z pewnego źródła, że, że właśnie to były specjalne gitary na zamówienie. One jakością naprawdę nie ustępują dobrym gitarom europejskim i w ogóle światowym. Bo są, widać że to są bardzo misternie, tu jest binding w środku zrobiony. Tak naprawdę nie ma wstydu i brzmieniowo też nie ma, też nie ma wstydu. Bardzo przyjemna gitara. Całkim... Długi sustain, całkiem niezłym stanie. I jeszcze jest oryginalny Piguard, także troszkę ją. Ktoś tutaj. Z roku ta gitara. To jest gitara z mojego roku urodzenia, mianowicie z 1958. I to jest jeden z powodów, dla których ją kupiłem w takim sklepie muzycznym w Ligocie, ona była tak schowana za gablotą, tak się wychyliłem, wisiała oklejona jakimiś fornirami, jakimiś wzorami. Pytam się gościa czy to jest do sprzedania, gość mówi tak. Drugie pytanie było to dlaczego tak drogo? No, I było taniej. Oczywiście <śledziany> <śledziany> no żartuję, tam nie są znowu aż takie duże pieniądze, ale stan jaki ta gitara jest, no jest piękna, no, także się Czyli cieszę, generalnie to, co mówiłem na początku, w związku z historią fabryki, to jednak bardziej wiarygodne źródła są te, które podają, że nazwa Defil dopiero powstała na przełomie lat 50. i 60., tak, tak, ponieważ jest. Twoja gitara z 58 roku jeszcze, jeszcze ma napis nie jest Defil yy, ten, Le, Lubin Legnicki. Lubin Legnicki tak, tak, jest. tak jak i ta mandolinka. To jest mandolinka która jest po moim tacie. Tata sobie grywał na akordeonie i miał mandolinkę, na mandolince też grywał. I tutaj właśnie jest w tej mandolinie jest dokładnie taka sama nalepka jak w wiórkowej gitarze, że została wyprodukowana właśnie w Lubinie Legnickim, ale jest jeszcze starsza od tej gitary, bo tutaj jest data 1954 Czwarty. rok. Także jeszcze, jeszcze starszy egzemplarz. W oryginale całkowicie nic tu nie było zmienione poza tym podstawkiem, ale to jest robota, jeszcze mojego taty i to jest lata lata, ponieważ mój tata już bardzo dawno nie żyje. I to wykonał z plastiku chyba. Coś takiego miał pod ręką, bo to generalnie powinno być drewniane. Ja tutaj to... prawdopodobnie też jest mostek oryginalny, no ale jest, jest dopasowany w miarę, także tutaj trzeba jeszcze na nią trochę popracować. Ale ona już w tym stanie, jakim jest, nadaje się do grania, pięknie stroi i także. Powracając jeszcze do, bo generalnie prezentujemy tutaj w zasadzie same gitary, bo tak żeśmy zaplanowali, że powiemy o gitarach defilach, ale jeszcze. Pokażę jeden instrumencik, też z dawnych lat, to są skrzypce, które też wyprodukowane są w Defilu, nie kompletne, bo tu nie ma podstawka, nie ma strunnika, nie ma strun, jednego kołka naciągowego brakuje, ja je trzymam pamiątkowo, to są pierwsze skrzypce mojego brata, jak poszedł do szkoły muzycznej i zaczął się uczyć, to właśnie na tych skrzypcach zaczął się uczyć. Artur, ty masz taką dość pokaźną też kolekcję tych gitar Defila. A jaka była Twoja pierwsza przygoda z defilem w ogóle, z gitarą firmy Defil? No moja pierwsza przygoda to było zakończenie ósmej klasy postawówki i wujek, taty, brat przyniósł mi na okres wakacji jego prywatną gitarę. No ta będę to nie jest ta gitara bo ja musiałem niestety po wakacjach oddać mu gitarę i po iluś tam latach nabyłem dokładnie taką samą. No startowałem z lepszej półki troszeczkę niż Jurek. No, uczyłem się grać już na takim poważnym instrumencie, gdzie pierwsze akordy yy, no na pewno do Sadzącego Słońca to był kawałek. Christie, Yellow River, bo tak właśnie mnie wujek yy, no nauczył. Potem już szło troszeczkę z górki, więc przerzuciłem się na następny model znaczy przerzuciłem się musiałem sobie zakupić y, używaną gitarę to była Yola 2 ona taka budowa jest bardziej toporna od Samby w naszym gronie mówiliśmy, że to są gitary ortopedyczne no, <laughs> można było po prostu troszeczkę palce pokrzywić całą dłoń ale no trzeba było na czymś grać muzyka młodej generacji się w ten czas zaczęła, więc każdy chciał być gitarzystą każdy chciał grać jak zespoły powstające typu y, Perfect, Jam, Turbo, przynajmniej z mojej strony, bo to były takie mocniejsze, no Lady Pan już to jest drugoplanowy zespół był, no ale Turbo, TSA później. W tamtym czasie jednak bardzo trudno były osiągalne gitary, powiedzmy zachodnie czy jakieś, bo były bardzo drogie. Ja miałem Tornado w tym czasie już tak, jak zacząłem grać koło 1974 no, to... roku, to już wszyscy mi zazdrościli pamiętam, bo przecież Samby to był szczyt marzeń, defile no ale mieliśmy akurat to szczęście, że uczyliśmy się na niezbyt dobrych gitarach, a nie odwrotnie, że z do, dobrych gitar, bo nie było po prostu możliwości, nie było, nie było ani pieniędzy, ani, ani możliwości zakupu takich gitar i uczyliśmy się Przede wszystkim nawet te Jolany, które były... Zdecydowanie lepsze od tych polskich gitar. No one były bardzo były... wygodne, bardzo wygodne. Tak, ale one były bardzo ciężko osiągalne. Ciężko nie osiągalne? Były, nie dość, że nie były zbyt tanie, to jeszcze ciężko je było kupić. Poza tym myśmy jeszcze nie za bardzo wiedzieli, jak, jak do tego podejść, że struny się tak podciąga, że tak można doić do gitaretką. Cieszę się, się cieszył, że cokolwiek grało. Ja miałem do tego przystawkę muze na takich dwóch prętach. Z przykręcanym, z przykręcanym kabelkiem. kabelkiem z kabelkiem, styczką bananowym i radio Stradivari, które mam do dzisiaj. I tak rąbałem na tym radiu, że po prostu aż sąsiedzi, jak chodzili ulicą, to się oglądali, co się tam dzieje. A my mieli znajomego takiego, który obsługiwał RTV koło tęczowej i w tych gitarach montował nam jakąś płytkę. To była jego tajemnicą. W każdym razie musieliśmy baterykę R9 zdobyć. I mieliśmy po prostu tak zwane fuzy w gitarach. Bo to był Oczywiście. taki przedsmacniacz, który już I... lekko przestarowywał gitarę. Tak, i o to chodziło w tamtych czasach, bo nie było dojścia znowu do kostek, żeby grać nie było nic. cięższy yy, gatunek muzyki. Nic nie było. A powracając do tego, co ty powiedziałeś, Radio Stradivari to był bardzo poważny wzmacniacz. A to był wzmacniacz. On miał już boczne głosiki, no Oczywiście przestrzenie, jak to się wciśnęło, klawisz. Nie jest to program o Radiach, ale ja tu mam dwa ale podobne no, no, egzemplarze. No, no. Mam tu Juvela więcej... i Beethovena. Mniej to, są, więcej to, samo. to są mniej więcej te same radia, mają te same końcówki mocy, a tam końcówka tak. moca, mocy na dwóch EL84. Ale ja jeszcze pamiętam, że zespół w domu tak, w takim domu kolejarza w Czebini, to nie tylko na tych radiach. Grali po prostu. Mieli dwa radia jakieś robione gitary, czyli jeden miał DeFila, drugi miał robioną bo, przez siebie gitarę bo miały i po prostu moc. rumbało to tak, że nam się wydawało, że to jest mistrzostwo świata. Mamy tu chyba dwie najbardziej kultowe polskie gitary elektryczne, tak? które tak. były produkowane. W, w Dolnośląskiej Fabryce Instrumentów Lutniczych, chociaż nie do końca. Najpierw bo, były produkowane w Bydgoszczy, w tak, Bydgoszczy Fabryce że, Akordeonów. Tak jest, dokładnie. Y, gitara samba została w ogóle zaprojektowana i wyprodukowana jako, jako pierwszy model w Bydgoskiej Fabryce Akordeonów. Nie jest to stuprocentowa kopia, ale jest bardzo podobna do gitary, do, do, do gitary szwedzkiej firmy Hagström Kent Samba w zasadzie to jest identyczny korpus, szyjka i główka jak w tej szwedzkiej w gitarze. Ten Przystawki, cała płytka jest bardzo zbliżona, chociaż jest podzielona na dwie części, a w tamtej gitarze to był jeden element. No i cała mostek, płyta jest do, tak dokręcona w, w hakstremie. Tak już? jest i mostek jest prawie identyczny. Tak. Hacksztorm tu ma takie podcięcie. A no i no ale ten patent, patent chcesz tutaj stwierdzić. Ale ten patent jest sam. polski, przypuszczam, tak? Dlatego tak, Jacka. Tak jest. To, no to jest zminimalizowany. On ma oryginalnego rzeka. Ja mam sam bez, jeszcze tak. zbyt gorszy, z dowodem zakupu zbyt gorszy, ale nie mam tego rzeka. Ktoś go wymienił. To jest gniazdo, do którego normalna wtyczka rzek 6 czy nie wchodzi. Można On... to kupić, ale trzeba by kupić całą centralę telefoniczną z lat 60. <grym> i tam są takie rzeki i takie gniazda. Tutaj właśnie mamy taki y, przykład wtyczki z centrali, dawnej starej centrali telefonicznej, która ma dokładnie taki rozmiar, że pasuje do tego gniazdka. I te wtyczki, o, ona pięknie wchodzi, a taka normalna. wtyczka za gruba jest. Jest za gruba. Z tym, że oryginalnie gitarę, jak się kupowało w tamtych czasach, to ona miała kabelek z wtyczką jack fabrycznym. I pasek ale dokładnie, i pasek. Pasek jest dokładnie o takim samym wymiarze. I pasek tutaj też jest oryginalny. Też mam taki pasek. oryginalny. W tych gitarach takie paski były. Ale tak status quo. Do tej gitary dobudowany był bas Lotus i to była taka rodzinka. Para. Para. I zresztą wiele film gitarowych... Ale od Jolany yy, może... Z, z Muzima to samo miała. Przecież. Muzima miała no. to samo, ale, ale i firmy Fender, takie słynne, hmm. też miały swoje pary. Zresztą firma Gibson ma gitarę basową tak samo Les Paul, w kształcie Les Paul. No, ale to nie jest zbyt popularny model. Nie jest zbyt popularny, ale tak no, ale on jest, istnieje, jest. bo ja myślę, że w pewnym momencie był taki trend, że właśnie takie pary wychodziły. Bardziej popularnym modelem Gibsona to było EB-0 e, 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 to jest SG. Taki no, SG, dodanie. bo jest i szóstka SG tak, tak. i, baz SG, I nie? bas SG. Bas SG, EB-0 właściwie. I to jest bardzo dobra gitara, to no. naprawdę na tamte czasy to... to każdy czy, chciał mieć. Każdy to chciał mieć. Ja miałem to szczęście. I, ja to pamiętam, zapisać. że to kosztowało 2400 złotych. A potem 2800. A Defil kosztował 3600, Defil był droższy. Ten, ten Topu pudło słynny, tak. nie? ale wszyscy woleli grać na tym. Dlaczego? Dlatego, że to jest solid body, to się nie sprzęgało i można było odkręcić, można było podpiąć jakiś efekt, jakoś ktoś miał, czy sobie sam zrobił, albo gdzieś tam został szczęśliwym posiadaczem i to przesterowywało i nie sprzęgało, no bo nie miało z czego. Te gitary, które były najpierw w bydgoskiej fabryce akordeonów produkowane, potem zaczęła ją firma już Defil produkować, zresztą Całą, jeżeli chodzi o drewno, to zawsze było z defila, bo, bo tak, tak. Bydgosz brał z defila, jeżeli chodzi o deskę i, i gryfy, a oni resztę, resztę już tam mieli swoich elementów i składali te gitary. Niemniej jednak projekt jest bydgoskiej fabryki tak jest. Domów. Chcieliśmy Wam pokazać prawie identyczne gitary, chociaż one różnią się kolorami, grubością pudła, ale to jest też taka rodzinka. Pierwszy model, który trzyma Artur, to jest model jazz. Tak nazwali tą gitarę. Akurat Artur ma tu wersję z vibratorem. Jest do tego specjalna wajcha, której nie, nie wyjęliśmy z futerału, ale ona tutaj jest w tej gitarze. I na bazie tej gitary. Powstała cała rodzina tych gitar, i to była też seria po sambie i lotosie, jedna z najbardziej popularnych tak. w tamtym czasie. Jurek trzyma gitarę, która nosi nazwę Czacza. Ta gitara różni się tym, że jest troszkę cieńsza, ma pudło cieńsze. Niż, niż ta gitara. Dużo ma dwie przystawki. Trzy potencjometry, dwa potencjometry, które obsługują jedną i drugą przystawkę, plus jeden potencjometr barwy dźwięku. Była jeszcze wersja Karioka, która Strzałam miała trzy przystawki, cztery potencjometry, ale ułożone w ten sposób, ten sposób. i. Grubsze pudło takie jak gitara jazz. Jeszcze była dwunastostrunowa Jeszcze była gitara dwunastostrunowa też z takim cienkim pudłem, dwoma przystawkami. I jeszcze była z jedną przystawką. Tak jest. Jeszcze była wersja z jedną przystawką, ona się nazywała bodajże. Nie pamiętam. Malwa albo. Nie pamiętam tego. Nie Kalipso. Kalipso się Kalipso, nazywała. Tak. Bo ona Kalip... była do, jako jazzowa. Tak, Kalipso z tak. jedną przystawką i dwie, dwa, dwie gałeczki miały zam... w tym miejscu tak. były dwa potencjometry. No, Dziezowa, dż tak. A to jest Kalipso. z tej rodziny jedyna gitara basowa, która nosi nazwę Mambo. I to jest też takie cienkie pudło jak tutaj. Elektryka jest dokładnie identyczna jak w tej gitarze trzy potencjometry, dwie od przystawek, jeden od barwy tonu. To jest gitara pożyczona od mojego kolegi. Właśnie tutaj od razu chciałbym podziękować dwóm jeszcze kolegom, którzy się przyczynili do zebrania kolekcji. Jeden kolega to jest Bronisław, który pożyczył mi tej gitary basowej i to jest kolega, z którym można też powiedzieć, że zaczynałem kiedyś y, grę w zespole, big-beatowym, jak to się dawno określało. A gita gitarę, którą Jurek ma, to jest na y, też naszego wspólnego kolegi, którego też wszyscy bardzo dobrze znamy kole kolegi Grzesia. I tym kolegom dziękujemy za użyczenie też tych egzemplarzy y, Ale do prezentacji. jeszcze a propos Grzesia, to chciałem jedną rzecz jeszcze przypomnieć, bo. Tak, ja, tu jest druga gitara. Ja gita tu mam gitarę, na której razem z Grześkiem. Chodziliśmy na kurs tej gitary. To są te same gitary, takie tak. same. To jest twoja, a to, to jest, jest moja, a to jest Grzegorza. I one się spotkały po latach, aż się u ukręci kręci. No. Po prostu to są dwie gitary z jednego gitara kursu. Gitara średnia, gitara średnia HS1. HS1. Tak, i to są dwie gitary dokładnie z tego samego okresu. Ale Grzesiek mniej grał na gitarze no. niż ty, bo to od razu widać. Grzesiek za to jest świetnym mechanikiem samochodowym. Tak. Defil nie tylko zaprzestała na tych gitarach, które tutaj żeśmy do tej pory prezentowali, wychodziły coraz to nowsze modele, bardziej już wzorowane też na gitarach zachodnich. Tutaj Artur na przykład trzyma taką gitarę model Kosmos, która preferowała taką może grę muzyki metalowej, już bardzo ostrej. Jurek... Ale ona była już w latach 80. Tak, tak, to są już lata 80. Jurek ma model Toska. To już takie widzimy, y, przystawki podobne do Gibsonowskiej. Gibson LPL6 Tak, tak tak, tak, tak. No nie mamy tutaj wszystkich modeli y, gitar firmy Defil, ponieważ cały czas firma zmieniała te modele, naprawdę bardzo dużo modeli zostało wypuszczonych. Z ostatniego okresu czasu to ja nawet widziałem gitarę basową firmy Defil o nazwie Aster. Która w zasadzie wyglądała identycznie jak jazz bass firmy Fender. Rysiu tu wspomniał o, o basówce, ale były sześciostronówki, ja asterki. Mam. I jeszcze wypuścili Aster Rock. Aster to była bardzo podobna do Les Paula. Zaczep już się zmienił, już nie był tego zaczepu, tylko był jak Tunomatic w Les Paulu. Tak. Bardzo podobny. Był na czterech potencjometrach, dwa humbakery, nie pamiętam gdzie był przełącznik, chyba u góry był przełącznik, tak jak w Les Paulu. No tak mniej więcej jak w Les Paulu to wyglądało. Ona A, ta tylko bardziej taka zaokrąglona była, nie ale, taka... Tak. tak, ale była też płaska, nie? Tak jak Ona była płaska, On był płaska. Nie, nie była tak. tak. I był yy, jeszcze Aster Rock, gdzie była znowu yy, podpięta do Fendera, bardziej zbliżona, czyli było wycięte się to. Mostek już był fenderowski bez tremola i główka była tak zmieniona nietypowo, bo tutaj jeszcze było po prostu dołożone drzewa. Nie wiem. Ja to widziałem jedną taką gitarę i to w internecie, bo tak osobiście nie widziałem, ale nie wiem czy to było. Bardzo blisko, blisko do, do, względu, do zachodu, żeby, żeby przeciwwaga była, żeby nie leciała za bardzo tu, bo niektóre gitary z kolei przeciążały na drugą stronę, a niektóre tak ciągnęły, jak się, jak się zawiesiło na pasku. No może to było po to, żeby tu było cięższe. Ta ciągła była. kiedyś, jak ja pamiętam, miałem oryginalną, bo ta akurat ten kosmos jest zmodyfikowany, dlatego że ja tylko kupiłem akurat 300 gry i deskę, udało mi się zdobyć, a tak to wszystko tu jest, można powiedzieć, do Les Paula teraźniejszego. I może to, że to jest cięższe, więc ona teraz fajnie waży. Ale zmieniali to, yy, zmieniało się, gdzie było zapięcie. No ale Slayer by się nie powstydził takiej gitary, kurczę, po prostu na scenie. No żeby gryf trochę fajniejszy miała, nie? No, ale wiesz, tego, tego w telewizji nie widać. A poza tym, <grym> do poza tym, teledysków może być. Tak. Poza tym powiem Ci, że ja na przykład nawet lubię takie grube gryfy. Tak. Nie, nie to, że wszystkie mam, bo mam różne gryfy różnych gitarek, ale nie przeszkadzają mi takie to, toporne gryfy. Mm -hmm. to jakoś tak... ja, wiem, ja wiem, Jurek, bo ja pamiętam jeszcze, jak do sklepu do nas przychodziłeś, to Ty brałeś taką najgorszą gitarę, jaka wisiała i grałeś na niej. Ale słuchajcie, powracając jeszcze do rodzin, nie powiedzieliśmy o jeszcze jednej parze tutaj, której nie mamy też. Jeszcze była Romeo i Julia. Była, oczywiście. Romeo i Julia to baz była... była baz, Romeo. baz Romeo, gitara, gitara Julia, Julia. To były gitary o Korpusie takim podobnym do skrzypiec. One były wzorowane na Hefnerze, gdzie baz na przykład Hefnera był taką tak. skrzypcową, między innymi. McCartney, y, McCartney grał na takiej basie. I Polacy też taką parę, taką rodzinkę wypuścili, Romeo i Julia. I były dwie wersje. Romeo 1 i Julia 1, które miały w pudle takie malutkie. Rezonansowy otwory. otwór, taki mały okrągły. I w w, Na, w klubie Tak, natomiast Romeo i Julia 2 miały już. Słowaki takie od, y... I miały takie efy po bokach. Tak, to były już. Otwory y... były w kształcie f. Obcięta ta była pleksa i była wsadzona do Julii. Te, tej części nie było, tylko ten Piguard był i był wykorzystane te przełączniki plus te suwaki. W Julii 2 i w Romeo. Dwa. Dwa. Tak, bo, bo, tak, bo, bo w pierwszej były normalne gałki. Y, jedynkę posiadam, ale jest obecnie u Lutnika. Aha. No, nie, to postarał dlatego się, nie, dlatego nie postarał nie, się. No. Nie mogliśmy zaprezentować wszystkich, a jest praktycznie niemożliwe, żeby wszystkie, razem. wszystkie gitary po prostu tak zgromadzić nagle w jednym miejscu, bo naprawdę tych modeli wyszło. Z naszej fabryki bardzo dużo. Chociaż nigdy to nie były gitary takich najwyższych lotów, niemniej jednak ogólnie bardzo dużo ludzi na tych gitarach grało, ponieważ one były ogólnie dostępne. No to tyle znowu w telegraficznym skrócie o gitarach firmy Defil. Naprawdę ciężko by było zgromadzić tutaj wszystkie egzemplarze i wszystkie modele, które zostały wyprodukowane, ale jakąś tam część mi się udało dzięki kolegom tutaj wam pokazać. Bardzo Wam dziękuję, Chłopaki, że zechcieliście tutaj do mnie dzisiaj przyjść i żeśmy sobie mogli porozmawiać. o Miężność tych... po naszej stronie. Tak, no. o, o tych starych naszych czasach. No i... To są nasze czasy, nasza to... pasja, nasza miłość, więc bardzo, chę <laughs> bardzo chętnie się dzielimy wspomnieniami i tym wszystkim, co. Co za tym idzie. Tradycyjnie, jeżeli odcinek wam się podobał, to subskrybujcie kanał, łapka w górę. Dziękuję bardzo i do następnego odcinka. Cześć.